Dzień dobry Państwu, witam wszystkich niezwykle pięknie i serdecznie. Witam wszystkich w sercu Powiatowego Centrum Zdrowia, bo takim sercem niewątpliwie jest to miejsce, czyli nasz szpital powiatowy. Proszę Państwa, bez wątpienia ta nowa placówka jest chyba najmłodszym dzieckiem służby zdrowia nie tylko na Dolnym Śląsku, ale chyba również w skali całego kraju. I niezależnie od procesu tworzenia tej placówki realizowana była inwestycja, która ma swoją nazwę własną, modernizacja izby przyjęć szpitala powiatowego. I właśnie w holu znajdujemy się tej izby przyjęć. Oba te tematy, czyli cała restrukturyzacja była realizowana w ramach programu specjalnego przyjętego przez radnych Rady Powiatu. A dzisiaj spotkaliśmy się tutaj, aby dokonać momentu szczególnego, a mianowicie uroczystego otwarcia, to po pierwsze, tej izby, a po drugie przekazania Państwu kilku, myślę, stosownych informacji związanych z tym, jak to wszystko przebiegało i jakie grupy ludzi kryją się za tym działaniem. Myślę, że za tym sukcesem. Bo to nie tylko decyzje Rady Powiatu, to również ciężka i odpowiedzialna praca pracowników starostwa z panem starostą na czele, to również niezwykle oddana załoga tej placówki, to sponsorzy, którzy wyposażyli tą placówkę, to również wykonawcy. I o tym wszystkim my krótko chcielibyśmy Państwu troszeczkę opowiedzieć. Serdecznie witam Was wszystkich. Nie będę wymieniał wszystkich, bo sporo osób się zebrało, sporo pracowników i ludzi, którzy odpowiadają za służbę zdrowia nie tylko na terenie powiatu, ale również poza nim, to również władze samorządowe. Witam szczególnie jedną osobę, a mianowicie pana dyrektora z Narodowego Funduszu Zdrowia, pana Mariusza Puta, którego poprosiłem już za moment o kilka słów, ale zanim oddam mikrofon i głos gospodarzowi tej placówki, panu prezesowi Wiktorowi Klowi. Bardzo proszę, panie prezesie. Witam państwa bardzo serdecznie. Czuję się wielce zaszczycony, że jako osoba kierująca tą placówką mogę państwa powitać w szpitalu, który jest po to, żeby świadczyć usługi zdrowotne, ale z drugiej strony w szpitalu, który jest oparty na twardych zasadach ekonomicznych. To, że dzisiaj możemy się spotkać w nowej izbie przyjęć, to, że możemy zobaczyć nowe gabinety diagnostyczne, a to, że możemy dzisiaj w tak piękną październikową sobotę zorganizować imprezę, która służy mieszkańcom powiatu kamiennogórskiego. W myśl zasady lepiej zapobiegać niż leczyć. To wszystko nie wzięło się z niczego. Bez pana starosty Mariana Kachniarza, który od początku miał jasną koncepcję przemian i konsekwentnie ją realizował. Bez pana starosty Leszka Jasikowskiego, którego zaangażowanie, a przede wszystkim skuteczność w rozwiązywaniu problemów i bez załogi, która poniosła straszne wyrzeczenia. I nie mówię tego gołosłownie. Te wyrzeczenia polegały na tym, że zgodzili się na obniżenie pensji, że przyjęli dodatkowe obowiązki wynikające z ogromnej restrukturyzacji zatrudnienia, z dużej liczby osób, które już nie pracują w tym szpitalu. To wszystko zaowocowało tym, że jesteśmy szpitalem, który będzie realizował swoje zadania statutowe, leczenie pacjentów i będzie silną jednostką ekonomicznie. Można powiedzieć, że wszystko dobre, co się dobrze kończy, a ja mogę powiedzieć, że nic się nie skończyło. To jest dopiero początek. Początek rozwoju Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze, spółka z o.o., niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, szpital powiatowy. Chciałem również w tym miejscu podziękować sponsorom, którzy przyczynili się, że ten szpital jest ładniejszy,
I myślę, że czas tutaj spędzony przez Państwa będzie czasem przyjemnym. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Panu Prezesowi. Myślę, że to moment, w którym powinien zabrać głos jeden z twórców programu restrukturyzacji i tego, że tutaj się możemy spotkać. Pan Marian Kachniarz, Pani Starosto, bardzo proszę, kilka słów. Szanowni Państwo, ja myślę, że ten wątek, który został przez Pana Prezesa tutaj przedstawiony, jest szczególnie godzin podkreślenia, że tak naprawdę największym filarem tych przemian, które w sposób nieco symboliczny dzisiaj obchodzimy, bo mamy tu do czynienia z otwarciem Izby Przyjęć, ale także z nową formułą funkcjonowania szpitala. Pierwszą taką formułą na Dolnym Śląsku w szpitalach powiatowych, więc jest to z drugiej strony też moment otwarcia nowego szpitala w całości. Ale myślę, że tym filarem właśnie godnym podkreślenia jest to, że udało się znaleźć taką załogę tego szpitala, która potrafiła te przemiany znieść, zrozumieć i uwierzyć, że to jest także przyszłość. Ja zawsze powtarzałem wszelkim tym delegacjom, które przyjeżdżały, przyjeżdżają do nas pytając, co trzeba zrobić, żeby szpital przekształcić, to zaczynałem od tego, że musi być zrozumienie wśród załogi. Bez tego po prostu nie da się uczynić, wbrew załodze też nie da się tego zrobić, bo i po co. Więc najważniejsze jest to, żeby ta jednostka funkcjonowała i żeby funkcjonowała dobrze. Myślę, że ta logistyka, o szczegółach, której trudno tutaj opowiadać, jest bardzo rozbudowana i w tym miejscu chciałem podziękować wszystkim tym, a było ich naprawdę sporo, którzy nam w tym dziele pomogli. Zarówno tym, którzy tworzyli wsparcie zewnętrzne, jak i tym, którzy pomagali nam tutaj na miejscu. Mówię i mam na myśli wszystkie osoby, instytucje, które w tym dziele uczestniczyły, które niejednokrotnie poniosły także ofiary. Szpital zawsze będzie celem głównym i wartością nadrzędną i czasami potrzebne są te ofiary, żeby jednostka funkcjonowała. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Panu Staroście. Panie Dyrektorze, mogę powiedzieć kilka słów. Pan Dyrektor Mariusz Płód, Dyrektor Narodowego Funduszu Zdrowia. Dziękuję bardzo. Po pierwsze chciałem podziękować za zaproszenie. Jest mi niezwykle miło, że miałem okazję uczestniczyć w tej podwójnej uroczystości, tak jak powiedział Pan Starosta. Z jednej strony jest to otwarcie Izby Przyjęć nowej, zmodernizowanej, która jest zawsze wizytówką każdego szpitala. Z drugiej strony jest to także, jak rozumiem, takie symboliczne otwarcie nowego podmiotu prowadzącego działalność pod nazwą Szpital Powiatowy. Jak Państwo zauważyli, zapewne publikatory przez ostatni czas bardziej epatują nas sytuacjami, gdzie jest niedobrze, gdzie są załoga nie bez wypłat, gdzie komornicy chcą licytować wyposażenie. To jest, natomiast tutaj u Państwa możemy się spotkać i pokazać i być świadkami takiego bardzo miłego świadectwa, że można poprowadzić sprawy inaczej dzięki wielkiemu zaangażowaniu także Panów Starostów, którzy przez ostatnie miesiące wydeptywali ścieżki także w funduszu, szukając optymalnych rozwiązań. Udało się przebrnąć przez ten na pewno niełatwy proces, przede wszystkim pionierski na Dolnym Śląsku. Wiem, że także inne podmioty, inni starostowie także przyglądają się z uwagą temu, w jaki sposób udało się doprowadzić do rozwiązań, które mamy dzisiaj u Państwa. Jest mi jeszcze raz, chciałem podkreślić, naprawdę bardzo przyjemnie, że udało się przebrnąć ten cały proces i dzisiaj mamy to podwójne, można powiedzieć, święto i mam nadzieję, że teraz, kiedy wkraczamy także w proces kontraktowania usług na rok 2004, będzie to możliwość do dalszego już sprawnego funkcjonowania jednostki, żeby płynie już na takie przejrzyste, czyste wody i sprawa istnienia, funkcjonowania szpitala i opieki szpitalnej na terenie powiatu kamiennogórskiego, a także przyległych terenów, bo wiem, że tak naprawdę szpital powiatowy także sięga, czy świadczy usługi dla pacjentów z przyległych terenów, powiatów także wałbrzyskiego czy jaworskiego,
że ta sprawa, ten problem, który bywa często jednym z największych problemów na terenie jednostek samorządowych, będzie rozwiązany. Jeszcze raz dziękuję bardzo za zaproszenie. Dziękujemy za te słowa. Proszę Państwa, czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Bo za moment będziemy przycinali wstęgę. Jeżeli nie ma takiej osoby, to ja poproszę te trzy osoby, Pana Prezesa. Przeznaczone i jak to się stało, że dzisiaj właściwie trafiają do szpitala. Proszę. Szanowni Państwo, podczas trwania dwóch imprez, które odbyły się w niedalekiej przeszłości na terenie Kamiennej Góry, pierwsza impreza była 31 sierpnia, był to 15 ogólnopolski bieg uliczny terenowy Solidarności oraz 7 września podczas pierwszego policyjnego festynu rodzinnego podjęliśmy tu wspólnie taką inicjatywę, aby zebrać na oddział dziecięcy fundusze, które pozwoliłyby ten oddział wspomóc w zakupie przedmiotów, które są najbardziej potrzebne. Zebraliśmy troszeczkę tych pieniędzy i wspólnie tutaj dokonaliśmy zakupu. Powiem czego, no, 30 kompletów pościeli, 11 poduszek, 4 kołder i kilkanaście kocy. Są to, uważam, przedmioty, które dla oddziału dziecięcego są najbardziej potrzebne. Było to uzgodnione z panią ordynator i w dniu dzisiejszym, z uwagi na otwarcie tego łącznika, na otwarcie nowej formy szpitala powiatowego, chcieliśmy te dary przekazać. Ale jest to nie wszystko, ponieważ podjęliśmy jeszcze tutaj z panem Michałem następną inicjatywę. Myślę, że on już tutaj bardziej będzie zorientowany w tym i przekaże państwu, co jeszcze chcemy zrobić w tym roku. Szanowni Państwo, nasze działania rozpoczniemy już za kilka minut. Już za kilka minut komisarz Lew odwiedzi wszystkie dzieci, które są tutaj w szpitalu, obdaruje je skromnymi prezentami. Również chcemy ogłosić mały konkurs. Jedna nagroda przyjechała już dzisiaj, druga nagroda przyjedzie w poniedziałek. Będzie to rower górski. Chcemy ogłosić konkurs Mój Wymarzony Mikołaj. Spośród wszystkich dzieci, które będą tutaj leżały na oddziale dziecięcym, wylosujemy tą jedną osobę, która najpiękniej zilustruje Mikołaja w dniu 6 grudnia. Myślę, że będzie to bardzo, bardzo miły prezent dla tego dziecka. Tutaj również pan wicestarosta obiecał, że pomoże znaleźć sponsorów na uzyskanie drugiej i trzeciej nagrody. A myślę, że w tej chwili poprosimy pana komisarza Lwa o przyniesienie tych wszystkich prezentów i funkcjonariuszy, aby po prostu pani ordynator mogła już nimi dobrze zagospodarować. Niech się pani ordynator oddziału, także niech się nie wstydzi. Oj, ale ja nie dam rady tego wszystkiego. Dalsza część tylko nie będzie. Może na oddział później komisarz Le, a my tutaj się będzie. To ja go poprowadzę. Proszę bardzo, chcę się tu witać komisarza brawami. Kapitalnie zademonstrowali się sponsorzy. Wszyscy inni pozostali nie mieli tej okazji, ale naprawdę chcę powiedzieć, że dzięki nim udało się wiele rzeczy w szpitalu kupić. Lista sponsorów wisi tutaj na tablicy, która pokazuje, że było ich bardzo dużo. Chcę powiedzieć, że są to wszyscy sponsorzy z Kamiennej Góry. Serdecznie im dziękuję. Telewizje kablowe poproszę o to, żeby sfilmowały i telewizorowie w Kamiennej Górze mogli w przyszłości to zobaczyć. Sądzę, że ta lista w przyszłym roku, jeżeli będziemy obchodzić pierwszą rocznicę szpitala, może się to uda, będzie znacznie dłuższa, za co wszystkim bardzo, bardzo serdecznie dziękuję.
wszystkich gości, którzy przyjęli nasze zaproszenie i przyszli, władzom samorządowym, szefom firm, wszystkim tym sponsorom. Prosiłbym również o wpisywanie się do księgi pamiątkowej. Myślę, że to początek jakiejś historii tej spółki. Myślę, że te wpisy mogą świadczyć o tym, że każde ciepło i każdy myśli po swojemu o przyszłości tego szpitala. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo, proszę Państwa. Zapraszam w takim razie na zwiedzanie Izby Przyjęć. Jeżeli ktoś już obejrzy, to mamy jeszcze dla Państwa niespodziankę. Myślę, że z przyjemnością zobaczycie również podziemia, one też są wyremontowane, tam znajduje się administracja. Także po obejrzeniu Izby Przyjęć przejdziemy sobie tutaj tym przejściem zewnętrznym do podziemia. Zapraszam Państwa do zwiedzania.